Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty. Napełnij serca swoich wiernych, zapal w nich ogień Twojej miłości. Spraw, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Myśmy, pochylając się nad poszukiwaniem naszego braterstwa z narodem, z którego dałeś nam naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i tylu świętych i proroków, przez których mówiłeś, byśmy, pochylając się nad tajemnicą narodu żydowskiego, odkryli również tajemnicę Kościoła. O to prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwą chciałem wprowadzić ten klimat ostatniego rekolekcyjnego rozważania. I nie chciałbym, żeby to rozważanie brzmiało jak akademicki wykład, bo ma ono zupełnie co innego na celu. Rzeczywiście chciałbym, aby dotknęło ono naszych serc i rzuciło światło na problem arcytrudny. Zatytułowałem tę rekolekcję „Chodź, odbuduj mój Kościół”. Ja głęboko wierzę, że jednym z ważniejszych elementów odnowy Kościoła w Polsce, odbudowy Kościoła w Polsce, ale nie tylko, jest właściwe rozumienie relacji, którą mamy z innymi religiami, a w Polsce szczególnie z judaizmem. Jest to ważne w Polsce, ponieważ w naszej ojczyźnie przez ponad 10 wieków mieszkaliśmy obok siebie, chrześcijanie i Żydzi, katolicy i Żydzi, Polacy i Żydzi, ale nie tylko Polacy i Żydzi. I nie była to zawsze jakaś wspaniała symbioza, a jednak Żydzi nazwali to miejsce Polin, to znaczy tu odpoczniesz. Ktoś mógłby zarzucić, po co temat Żydzi w Kościele. No to za chwilkę do tego dotrzemy. Kiedyś jeden mój współbrat Nigeryjczyk, z którym mieszkam razem w naszym klasztorze w Warszawie, młody ksiądz, 30-letni, zapytał mnie: słuchaj, dlaczego ty zawsze w naszych rozmowach, takich dialogach, wszystko musisz sprowadzić do Żydów? A ja wtedy odpowiedziałem jak prawdziwy Żyd, bo prawdziwy Żyd, jak jest zapytany i zadają mu pytanie, czemu wy Żydzi zawsze odpowiadacie pytaniem na pytanie, to mówię, a dlaczego nie? I on wtedy mi mówi: o, to tak jak Nigeryjczycy. Ponieważ Nigeryjczycy też odpowiadają pytanie na pytanie. Więc ja mówię: no widzisz, teraz rozumiesz. Ale ojciec Ludwik Wiśniewski mówi, że Polacy są tak skonstruowani, że zawsze wszystko musi się u nas zaczynać i kończyć na Żydach. Ale tak na serio, odkąd zacząłem poznawać judaizm, ale jeszcze bardziej, jeżeli od kiedy zacząłem osobiście poznawać Żydów, to zacząłem rozumieć lepiej moją katolicką tożsamość. Ja naprawdę, odkąd wszedłem na drogę spotkań z judaizmem, jestem bardziej świadomym katolikiem i bardziej świadomym chrześcijaninem. Poznałem lepiej moje korzenie, a one prowadzą mnie zawsze do źródła, którym jest Jezus, Syn Boży, Syn Maryi i Boży pasierb świętego Józefa.
o którym Słowo Boże mówi, że był sprawiedliwym, a więc hasydem. I dzięki judaizmowi zacząłem się poważnie nawracać na ukochanie Słowa Bożego, na codzienną lekturę Biblii, na czytanie bardzo różnych komentarzy pomagających mi zrozumieć kontekst, w jakim to Słowo Boże zostało wygłoszone. I dzisiaj, mając 57 lat i za sobą jakiś tam doktoracik z teologii, żałuję, że nie studiowałem biblistyki. No ale człowiek otrzymuje władzę używania rozumu na różnych etapach swojego rozwoju. Moja droga do spotkania z Żydami wiodła najpierw od odkrycia w nowicjacie Brandstettera, poznańskiego Żyda nawróconego w czasie wojny na katolicyzm, i jego monumentalnej powieści Jezus z Nazaretu. Ta powieść pokazała mi ziemską twarz Jezusa, kontekst życia Jezusa, w niczym nie umniejszając Jego Bożego synostwa. A potem zamieszkałem w Krakowie na Kazimierzu, dzielnica, dawna dzielnica żydowska, i tam otarłem się natychmiast o ślady Żydów. Zacząłem zwiedzać synagogi, wtedy jeszcze bardzo mocno zniszczone, dzisiaj są pięknie odnowione. Wtedy zwróciłem uwagę na wiele kamienic, w których klatkach schodowych były ślady żydowskie. Moi przyjaciele mieszkali w takiej kamienicy przy ulicy Paulińskiej, a na tej kamienicy była wielka reklama wymalowana na białym tynku, wyrób Tałesów. I ta reklama była kłuła wręcz w oczy, była jednocześnie w języku hebrajskim i polskim napisana. Później uzmysłowiłem sobie, że to jest absolutnie niezwykłe miejsce, jedyne takie miejsce na świecie, gdzie ulica Bożego Ciała, a więc stricte katolicka, krzyżuje się z ulicą rabina Meisersa. I nie ma innego miejsca na świecie, jak właśnie takie miejsce, w którym spotykają się ze sobą tak dwa odmienne trendy, tak dwie odrębne kultury, tak bardzo różne kultury, a jednocześnie tak bardzo blisko sobie. A jak już odkryłem ulicę Berka Josefowicza i odkryłem, że on był polskim ułanem, no to pomyślałem sobie, Boże, ja jestem w domu, to o to właśnie chodzi. Niemniej jednak mam świadomość, wszyscy mamy świadomość, że te relacje w Polsce, relacje chrześcijanie-Żydzi nie były i pewnie nie będą łatwe. Kościół na szczęście od czasów Auschwitz zrozumiał, że musi na nowo samego siebie przemyśleć i przemyśleć również kwestie natury judaizmu. Wy tutaj, mieszkając w Gdańsku, może nie macie takiego problemu, bo przecież Noc Kryształowa nie była autorstwa polskich gdańszczan, ale była autorstwa hitlerowców. Niemniej jednak wiemy, że te losy, kontakty Polaków z Żydami nie zawsze owocowały sprawiedliwymi wśród narodów świata. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale musimy też powiedzieć sobie, że byli również Polacy szmalcownicy. Tutaj w Gdańsku, który z taką dumą odkrywa swoją tradycję miasta otwartego, wielokulturowego, wieloetnicznego, być może rozmowa o relacji chrześcijan do Żydów może być łatwiejsza, co nie znaczy prostsza. I co nie znaczy, że
wszyscy od razu w lot zrozumieją sedno tych relacji chrześcijańsko-żydowskich, bo po co nam one? Po co nam Żydzi do zrozumienia samych siebie? Ale my się nie możemy od tych relacji odwrócić, od judaizmu nie możemy się odwrócić, bo judaizm jest ważny do poznania naszej własnej tożsamości. Jan Paweł II powiedział kiedyś w Moguncji: kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Oczywiście, powiedzą przeciwnicy, judaizm Jezusa był judaizmem biblijnym, dzisiejszy judaizm jest inny, to nie jest jakieś muzeum, do którego możemy wejść i odkryć, czym żył Jezus. Dzisiejszy judaizm jest judaizmem rabinicznym, pojawił się po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Czasem nazywa się go wręcz judaizmem talmudycznym. W wielkim skrócie możemy powiedzieć tak, że rzeczywiście judaizm Jezusa był judaizmem świątyni, a judaizm rabiniczny to judaizm studyjny, judaizm narracyjny. Ale śmiem powiedzieć, że także teologia chrześcijańska w jakimś sensie jest teologią narracyjną, jest naszą opowieścią o czymś. Nasze kazania, nasze homilie to jest jakaś narracja. Oczywiście my jesteśmy konfrontowani z doktryną, jesteśmy konfrontowani z dogmatem, ale również gdy myślimy o katolickiej, chrześcijańskiej dogmatyce, to myślimy o jakiejś opowieści o kimś. Jest to opowieść, która próbuje w formę sylogizmu, w formę pojęć ująć tajemnicę Jezusa. I mówi ona, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, jest prawdziwym człowiekiem. Ale ta sama opowieść mówi nam coś o nas samych. Bo jeżeli mówimy, Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, to od razu myślimy o tym, czym jest Kościół. My mówimy często, Kościół jest instytucją bosko-ludzką, a więc jest w niej pierwiastek Boży i pierwiastek ludzki. A potem pytamy się, kim my jesteśmy, jako zwykli ludzie, którzy, uwaga, we chrzcie zostali przebóstwieni i to, co powiedzieliśmy sobie pierwszego dnia, stali się świątynią Ducha Świętego. Sam Pan Jezus zresztą nauczał w przypowieściach. A czym są przypowieści, jeśli nie jakimś metaforycznym opowiadaniem, w którym, uwaga, katechizm Kościoła katolickiego podpowiada nam, że powinniśmy się przeglądać jak w lustrze. W przypowieściach Jezusa powinniśmy się my przeglądać jak w lustrze. Czyli ten judaizm Jezusa, myślę, że tak nie do końca był tylko i wyłącznie judaizmem świątynnym, ale być może właśnie był judaizmem narracyjnym. Skoro Jezus opowiada przypowieść o dobrym Samarytaninie i w pierwszej odsłonie ta przypowieść mówi o tym, kto jest naszym prawdziwym bliźnim, mówi o prawie miłości, ale ojcowie Kościoła potem tę przypowieść odczytają, że to Jezus Chrystus jest tym Samarytaninem, bo stał się obcy, a gospodą, do której przyprowadził biednego Żyda, człowieka pobitego, człowieka zmaltretowanego, tą gospodą jest Kościół, w którym znajdujemy szpital. A papież Franciszek powie, że Kościół to jest szpital polowy. Rozumiemy teraz tę parabolę. Nieprawdopodobne. Wciąż nam trudno pogodzić się z tym, że kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. W synagodze w Rzymie Jan Paweł II powiedział takie słowa: jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób można by powiedzieć naszymi starszymi braćmi.
I do tego, te słowa, do tego stopnia te słowa zbulwersowały niektórych teologów, zresztą znakomitych, że usiłują dowodzić, że papież nie powiedział, że Żydzi są starszymi braćmi w wierze, ale że są niejako starszymi braćmi w wierze. No to w Meksyku w 1990 roku papież Jan Paweł II się poprawił i mówił jednoznacznie: możemy i w gruncie rzeczy musimy przyjąć, że Żydzi są naszymi starszymi braćmi. Ale dyskusja trwa. Ciągle nie możemy sobie tego jakoś przyjąć do serca, że tak jest. Bo oni są tacy inni. Więc wciąż chce przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II stwierdził, że słowa o starszych braciach w wierze streszczają wszystko, co powiedział Sobór i co nie może nie być dogłębnym przekonaniem Kościoła. A co powiedział Sobór? Sobór powiedział o nas, że my jesteśmy poganami, dziczką wszczepioną w korzeń oliwki, którą jest Izrael. My jesteśmy wszczepieni w Izrael. I dlatego papież Jan Paweł II powiedział, że religia żydowska nie jest czymś obcym dla nas, ale jest nam niejako wrodzona i nam właściwa. Urodziliśmy się w rodzinach katolickich. Wychowaliśmy się w rodzinach katolickich. Zostaliśmy ochrzczeni. Ale judaizm jest nam właściwy, to znaczy jest naszą częścią. A do naczelnych rabinów Izraela powiedział: my chrześcijanie uważamy żydowskie dziedzictwo religijne za nieodłączną część naszej własnej wiary. Jesteście naszymi starszymi braćmi. No oczywiście nie zawsze między braćmi wszystko się dobrze układa, szczególnie między młodszym bratem a starszym bratem. I przeżyliśmy bardzo wiele wieków wzajemnej niechęci, uprzedzeń i nienawiści. Przy czym muszę od razu poprawić się, że to słowo wzajemne nie oznacza symetrii. To nie oznacza symetrycznej nienawiści. Ten okres głębokich odczuć antysemickich w Kościele trwał poprzez wiele wieki. Jest obecny w pismach ojców Kościoła, że zacytuję tutaj chociażby Tertuliana, czy Jana Złotoustego czy Jana Chryzostoma, czy Jana Damascyńskiego, czy Grzegorza z Nyssy. Wszędzie gdzieś tam znajdujemy ślady jakiejś polemiki z judaizmem, i to polemiki bardzo negatywnej. I tymi tekstami ojców Kościoła my ciągle się w Kościele karmimy, nie rozumiejąc, że one też zostały wypowiedziane w pewnym kontekście historycznym. A kiedy? Kiedy chrześcijanie zaczęli opuszczać Kościół chrześcijański, czy chrześcijaństwo dopiero budzące się do życia, i zaczęli odchodzić na rzecz synagogi. To wtedy Cyprian powie: extra ecclesia nulla salus, poza Kościołem nie ma zbawienia. To jest ten kontekst. Ale znaczenie właściwe tego słowa potem zostało nadużyte w Kościele. I zaczęliśmy myśleć, że ci ludzie nie osiągną zbawienia. I dlatego Jan Paweł II modlił się przed murem płaczu świątyni, przed ruinami świątyni jerozolimskiej w czasie tej swojej wielkiej pielgrzymki do Izraela. I to, ten obraz pozostanie z nami na zawsze i musi pozostać na zawsze, kiedy papież Polak idzie i drżącą ręką, podtrzymując się o laseczce, wkłada
w mur świątyni jerozolimskiej taką modlitwę: Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby imię Twoje zostało zaniesione narodom. Bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień Twoim dzieciom. A prosząc Cię o przebaczenie, pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza. I dlaczego papież włożył tę modlitwę w mur płaczu? Dlaczego on ją tam wypowiedział? Dlaczego tam się modlił? Ja słyszałem taką nawet opinię, a to Żydzi mu kazali, żeby wreszcie pokazać, jak bardzo katolicy muszą być upokorzyć się. Nie, to było jego pragnienie serca, ale też głębokie rozumienie teologii chrześcijańskiej posoborowej, gdzie czytamy w Lumen Gentium, w Konstytucji o Kościele, czytamy o kręgach przynależności do ludu Bożego i w tym drugim kręgu mówi się bezpośrednio o narodzie, który jest Bogu ciągle miłym, czyli narodzie żydowskim. Nie mówi się o narodzie niegdyś wybranym, ale mówi się o narodzie, który jest mu ciągle miły. Czyli Bóg nie odrzucił narodu żydowskiego od siebie. Pytają ludzie, czy Żydzi to doceniają? Powiem tak. Kiedyś, gdy byłem w czasie jednej z moich podróży do Izraela, byłem w Yad Vashem, zawsze tam zaprowadzam pielgrzymki, z którymi jeżdżę. I weszliśmy do tej części muzeum, która symbolizuje wszystkie obozy koncentracyjne i obozy eksterminacyjne, obozy śmierci, które widziała Europa, w której ginęli Żydzi. Jest tam też Stutthof. Chociaż Stutthof to był obozem w gruncie rzeczy eksterminacji polskiej inteligencji pomorskiej, ale też ginęli tam Żydzi. I nad wejściem do tego pomieszczenia, bardzo takiego obskurnego, ciemnego, jest symbol kaktusa. I pytam się mojego przyjaciela, Żyda, profesora z Hebrew University, ja mówię, słuchaj, czego symbolem jest ten kaktus? A Joki mi mówi, to jest symbol judaizmu. To jest symbol Żydów. I mówię, ja dlaczego? Zbity z pantałyku? Bo wiesz, my jesteśmy jak ten kaktus. Trudno do nas dotrzeć. Może my mamy kolce, ale jak już się przebijesz do środka, to w środku jest sama słodycz, miękkość i wierność. I rabin Michael Shudrick tak komentuje te wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego. Jako Żyd i jako rabin pobrałem wiele głębokich nauk u Jana Pawła II. Im bardziej jestem otwarty na inne religie, tym lepszym staję się Żydem. I tym lepiej mogę wypełniać nauczanie Talmudu. Co więcej, jeśli zamknę się na zewnętrzny świat, ograniczę swój dostęp do promieni światła, prawdy i mądrości. Ten sposób myślenia jest tak głęboki i tak bardzo zmienił moje spojrzenie na świat, na Boga i na samego siebie, że mogę jedynie powiedzieć: dziękuję Ci, papieżu Janie Pawle II, że nauczyłeś mnie, jak stać się lepszym człowiekiem i lepszym Żydem. Wspaniałe świadectwo. Myślę sobie, że gdyby te teksty Jana Pawła II, ale też przede wszystkim deklaracja Soboru Watykańskiego II o relacji Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich,
ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu powstały gdzieś w latach 20. XX wieku, to my nie mielibyśmy tego, co wydarzyło się 10 lat później, a więc tego dna antysemityzmu, jakim był Holokaust. A Holokaust urósł na przekonaniu, że jest jakaś grupa ludzi w świecie, którą Bóg odrzucił. Holokaust urósł na fałszywej teorii substytucji, głoszącej, że skoro Izrael odrzucił Jezusa, to przestał być nosicielem Bożych obietnic. I nawet do dziś ta teoria substytucji jest powtarzana w wielu kręgach Kościoła katolickiego. I nie łudźmy się, że ktoś nie jest antysemitą, jeżeli tę teorię powtarza i ją głosi i ją kontynuuje. Jest! Dlatego, że źle interpretuje Pismo Święte. Owszem, na pewnym etapie interpretowano przypowieści takie, chociażby jak o ogrodnikach i zbójcach, czy o zaproszonych o uczcie, którzy odrzucili zaproszenie, właśnie jako o odrzuceniu Izraela. Ale niestety, Pan Jezus mówi te słowa do Żydów: uważajcie, bo Królestwo Boże zostanie zabrane wam i oddane innemu narodowi, które przyniesie jego owoce. Ale słowa Jezusa są zawsze jak miecz obosieczny. I usłyszałem te słowa na jednym z naszych zjazdów zakonnych, kiedy pewien kapucyn mówił nam: uważajcie, bo Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane tym, którzy wydadzą jego owoce. Bo te słowa dotyczą również Kościoła. I nie możemy interpretować Ewangelii w taki sposób, aby usiłować wmówić sobie i innym, że Bóg odwrócił się od Izraela. Nigdzie indziej w Ewangelii Jezus nie mówi jaśniej o trwałości i więzi z dziedzictwem judaizmu, jak w dzisiejszej Ewangelii, którą dzisiaj słyszeliśmy. Ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminą w prawie, aż wszystko się spełni. Owszem, mówimy słusznie, że Jezus jawi się na Górze Błogosławieństw jako nowy Mojżesz, jako ktoś, kto inauguruje nowe prawo, ale to prawo jest wypełnieniem starego prawa. Owszem, list do Hebrajczyków mówi o jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, która zastąpiła wszystkie ofiary starotestamentalne. Ale już w Starym Testamencie znajdujemy krytykę ofiar składanych przez kapłanów i arcykapłanów w świątyni i ta krytyka pochodziła od samych Żydów, od proroków żydowskich, którzy mówią: brzydzę się waszymi ofiarami. Nie wolno nam używać tych obrazów jako obrazów wyłączających kogokolwiek z tej panoramy Bożego Miłosierdzia, z tej perspektywy Bożego Miłosierdzia. Ono dotyczy nas wszystkich. My szczycimy się tym, że Jezus jest tym lwem z pokolenia Judy. Pamiętamy wszyscy Narnię, opowieści z Narnii C.S. Lewisa. Ten cudowny lew Aslan, który położył kres wszelkim zbrodniom, wszelkim przestępstwom, wszelkiej przemocy. I wreszcie wszystko staje się jednym wielkim rajskim ogrodem i światem pełnym pokoju. To było największe marzenie C.S. Lewisa i Tolkiena i Chestertona, wielkich głosicieli chrześcijaństwa w jego tej również formie katolickiej. Ale co znaczy imię Juda?
Juda rodzi się z Lei jako jej trzecie dziecko. I jako jej czwarte dziecko. I gdy urodziła Lea, powiedziała: teraz będę dziękować Bogu. Imię Juda znaczy tyle, co dziękować Bogu. Hebrajskie litery imienia Juda układają się na niewymawialne czteroliterowe imię Boga Jahwe. Tego imienia Żydzi nie wypowiadają. Wolno je było tylko wypowiadać arcykapłanowi w dniu święta Jom Kippur, kiedy wchodził do Świętego Świętych i tam szeptem wypowiadał święte imię Boga. I to imię jest związane, te cztery litery są również związane, słowa Jahwe, związane z imieniem Judy, są formą słowa oznaczającego wdzięczność i wychwalanie. Tak więc to imię zawsze jest związane z dziękowaniem Bogu. Lea była wdzięczna, bo stała się matką trzeciej części z 12 synów patriarchy Jakuba. I została obdarowana bardziej niż się spodziewała. Żydzi nazywani są Judeos od imienia Judy właśnie, ponieważ w żydowskiej naturze leży być wdzięcznym, uświadamiając sobie, że Bóg daje nam zawsze więcej, niż sami możemy się spodziewać. I czyż nie jest to także nasze doświadczenie? Czyż nie jest to również nasza opowieść? Nas, katolickich kaznodziejów, was słuchających nas, przekazujących wiarę waszym dzieciom, czyż nie mówimy, że Bóg daje nam częściej więcej, niż się spodziewamy? Więc jeśli nad naszym grzechem zwyciężył w nas Jezus, to On zwyciężył zawsze jako lew z pokolenia Judy, Żyd z Nazaretu, wędrowny rabin, który pokazuje nam, że my ciągle jesteśmy w drodze, że ciągle jesteśmy w pielgrzymce ku. Jeśli nie odkryjemy tego naszego braterstwa w drodze, jeśli nie spotkamy się z ludźmi odmiennymi od nas, jak z osobami, jak z dziećmi Boga, nigdy nie zbudujemy Kościoła jako sakramentu jedności, znaku jedności ludzi z Bogiem i znaku jednającego Boga z ludźmi. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do udziału w rekolekcjach jest przywiązany odpust zupełny na zwyczajnych warunkach, to znaczy należy być w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć komunię świętą albo wyspowiadać się i przyjąć komunię świętą. Niekoniecznie w trakcie rekolekcji, można tę spowiedź również odbyć po rekolekcjach. I należy pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. I teraz chciałbym, abyśmy wspólnie pomodlili się w intencjach papieża Franciszka, który przypomina nam o naszej drodze dialogu. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, w przededniu rocznicy Jego wyboru na stolicę Piotrową, modląc się, aby Pan wysłuchał wszystkich Jego modlitw i był zawsze z Nim we wszystkich Jego zamiarach, we wszystkich planach. Dawał Mu światło Ducha Świętego w dziele prowadzenia Kościoła jako wikariusz Chrystusa tu na ziemi. Zawsze był On dla nas też punktem odniesienia, znakiem naszej jedności. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Nie przyjdź na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W początku, teraz i na zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo apostołów, Królowo proroków, Święty Józefie, oblubieńczy Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże, dobrej nocy.